Tak, proszę Państwa, dla młodych ludzi rodzina i dzieci to fundamentalne znaczenie. Tyle tylko, że w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci i to jest fakt. A do tej katastrofy demograficznej doprowadził całkowity brak szacunku dla kobiet rządu Zjednoczonej Prawicy. Polki chcą mieć dzieci, ale się boją. Boją się o swoje zdrowie, boją się o zdrowie swoich dzieci. Boją się, że po urlopie macierzyńskim nie znajdą opieki dla dziecka, bo w okolicy nie ma żłobka. 90% młodych matek po urodzeniu dziecka chce wrócić do pracy, ale tylko w połowie gmin może liczyć na miejsce w żłobku dla swojego dziecka. My to zmienimy. Doprowadzimy do powstania żłobka w każdej gminie, bo my naprawdę szanujemy kobiety i wiemy, czego potrzebują. Już raz to udowodniliśmy. To dzięki naszemu programowi Przedszkole za złotówkę każde dziecko powyżej 3 lat w Polsce ma miejsce w przedszkolu. Teraz czas na żłobki, na program Żłobek w każdej gminie. Każdy maluch powinien znaleźć w nim miejsce. Bardzo dziękuję.